Może na początku polecę z Konopskim. Oczywiście łapeczka w górę od razu. Tutaj damy coś, byle co dla statystyk. Przepraszam. No i proszę Państwa, o, ten Konopski to robi wyświetlenia, zobaczcie. 1 000 000 wyświetleń w jedną dobę. Niesamowite, jakie on wyświetlenia robi. Dobra, lecimy, zobaczmy, czy będą jakieś ciekawe informacje. Wiksa, cynko, jak zobaczyłem, że założyłeś Instagrama, to prędko wbiłam i ją zaobserwowałam. Bardzo dziękuję. Założyłem Instagrama, dzisiaj wstawiłem sobie zdjęcie. Ja tam będę takie bekowe zdjęcia wstawiał, nie? Bo szczerze mówiąc, ja nie wiem, co na Instagramie się robi, bo chyba zdjęcia się głównie wstawia, nie? On jest tam później potrzebny też do promocji, ludzie tam piszą też i może jakieś reklamodawcy może będą, nie wiem, powiem wam szczerze, wisi mi to i powiewa, założyłem, niech będzie, codziennie postaram się wstawić jakieś zdjęcie, byle jakie, więc tak, więc to tyle, nie? Link w opisie jest, jak ktoś szuka Instagrama, albo nie, chyba nie będzie Instagrama. Chyba nie będzie linku w opisie, znaczy link w opisie na pewno na YouTubie, ale chyba nie na live'ie. Zaraz zobaczę. Na live'ie nie mam. No, nie mam na live'ie. Kurczę. To jest mój Instagram. Jak ktoś chce sobie popatrzeć. Dobra, jestem. Cześć, cześć Wiarka. Tak. Powbijałem się częściej, bo widzę, że rozwija ci się kanał w fajnym kierunku, więc jestem ciekaw, jaki trzymam kciuki. Bardzo dziękuję, Przemysławie. Dziękuję bardzo. Lecimy. Była dziewczyna Bokzela zaczyna sypać brudami w wywiadach, a kolejni wspólnicy biznesowi się od niego odwracają. I za chwilę przejdziemy do szczegółów. Dodatkowo Apple... Powiem wam szczerze, że ja nigdy nie byłem za tym, żeby wywalać sobie brudy na siebie gdzieś tam po jakimś tam czasie na swoich byłych partnerów, nie? Dla mnie to jest takie chamskie trochę, nie? Ja nie wiem czasem, czy ona po prostu nie leci, ta dziewczyna, na to, że żeby było głośno o niej, bo ona stała się influencerką, nie? Więc ona się, mi się wydaje, też podnieca tym strasznie, ale to już wiecie, no nie znam jej, nie wiem, czy tak, czy to jest prawda, czy nie, ale pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to właśnie, że ona próbuje się teraz wybijać na tym. Straciło 80 miliardów dolarów przez karę od Unii Europejskiej. Pojawiły się teorie dotyczące sprzedaży kanału przez MrBeasta to Disney. No, what? Yes. Really? To $5 billion. Oraz tego, że jest marionetką polityków. A na koniec Jake Paul zakontraktował walkę z o 30 lat starszym Mike'em Tysonem. Ale ja ci powiem wam szczerze, że Disney to mnie przeraża. I Disney mnie przeraża tylko i wyłącznie dlatego, że oni kupują firmę, która dobrze prosperuje i na przykład ludzie ją polubili za jej produkty i tak dalej. I to firmę, tych ludzi, co tworzą tą firmę, wypieprzają albo sami odchodzą, bo po prostu nie dają rady. I oni najmują nowych ludzi, którzy pieprzą tą firmę, więc tak naprawdę mają tylko i wyłącznie nazwę. Jakby nie mają tego serca, mózgu, rąk i tak dalej. Oni wszystko tracą, mają tylko nazwę. To równie dobrze mogliby założyć nową firmę bez nazwy i nie wydawaliby milionów, miliardów dolarów. To jest po prostu debilizm. Disney jest tak, kurwa, głupią teraz firmą i jest tak debilną korporacją, że to jest po prostu aż zastanawiające, jakim cudem oni jeszcze tutaj trwają, nie? Jak tak dalej będzie, to Disney padnie. Upadnie w pizdu. I wylała się na niego fala krytyki. A co zrobić? Czekaj, przepraszam. A dobra, to może później będziemy mówić. W ostatnich newsach mówiłem wam o pato-youtuberze Papa Smurfiku, który przez wiele lat tworzył content na bezdomnych, którzy żyli w skrajnych warunkach. Jego kanał na YouTubie zebrał naprawdę pokaźne wyniki, bo zdobył aż 100 tysięcy subskrypcji i 70 milionów wyświetleń. A wszystko za sprawą codziennych filmów, w których mogliśmy zobaczyć celowe podawanie alkoholu osobom uzależnionym, poniżanie i skrajną patologię. Rafał Eś nie dość, że zarabiał z reklam na YouTubie, to jeszcze dodatkowo widzowie wysyłali mu donaty. Gość nawet posunął się do wynajęcia specjalnego dedykowanego domu wielkiego bezdomnego, gdzie mieszkały wszystkie osoby, które wykorzystywał do zarabiania pieniędzy. Jak się okazało, kilkunastu z nich zmarło. O większości śmierci Rafał Eś informował na swoim Instagramie, jakby to był serial z wynajętymi aktorami, ale na szczęście do akcji wkroczyła prokuratura, która postawiła mu akt oskarżenia i wczoraj YouTube oficjalnie zbanował jego cały kanał. Więc props dla wszystkich, którzy... No i bardzo dobrze, w końcu zadziałało, nie? Pewnie ludzie zgłaszali. Bardzo dobrze, zajebiście i chuj mu w dupę. Bo to kurwa ścierwo takie nie powinno zarabiać na ludziach. Siemanko, cynki, wszyscy widzowie. Cześć Natalia. Jeszcze mnie kurczę kaszel męczy, przepraszam was bardzo.
właśnie na ten temat, mamy kolejny sukces i następny patus zutylizowany z platformy. W wtorek mieliśmy jedną z największych awarii Mety w historii. Do Mety należą m.in. Facebook, Messenger czy Instagram. Nie dało się zalogować ani na Facebooka, ani na Messengera. A w przypadku Instagrama użytkownicy nie mogli korzystać z aplikacji i publikować treści. Na stronie Down Detector awarię Facebooka zgłosiło ponad 300 tysięcy użytkowników, a Instagrama ponad 50 tysięcy. Awaria nie ominęła również nieszczęść. A powiem wam szczerze, że nie miałem wczoraj żadnych problemów z Facebookiem. Znaczy z Sasy nie mogliśmy się dodzwonić do siebie, to był jedyny problem, ale pisać mogliśmy, tylko dodzwonić się, więc musieliśmy zadzwonić na Instagramie i na Instagramie wszystko działało, nie? Tej aplikacji Threads, która miała być w sumie konkurencją dla Twittera, ale szybko została zweryfikowana. Nikt jej nie używa. Oprócz aplikacji Mety problemy były też z YouTube'em, T-Mobile czy Discordem. To jest dosyć ironiczne, to rzecznik Mety poinformował o awarii na Twitterze i oprócz przeprosin informacji, że pracują nad rozwiązaniem problemu, to nie ma wyjaśnienia, dlaczego ta awaria powstała. A teraz pogadamy o Apple, które przez Unię Europejską straciło na wartości 80 miliardów dolarów. Wszystko przez ich serwis streamingowy muzyki, czyli Apple Music, który jest drugim największym tego typu serwisem po Spotify. I to właśnie Spotify zgłosiło w 2019 roku skargę do Komisji Europejskiej na monopolowe działania Apple, czyli te słynne 30% prowizji z App Store'a. Apple zabrania w umowie z twórcami aplikacji przekierowywania użytkowników do zewnętrznych operatorów płatności, czyli albo płać, albo odpuść sobie 1/4 klienteli, która ma iPhone. Bardzo podobny i głośny spór z Apple miał jakiś czas temu Epic Games, który omijał ich bramkę płatności, by pozbyć się tej 30% prowizji. W efekcie Apple usunęło Fortnite'a ze swojego App Store'a, Epic Games wtedy rozpoczął tą wielką kampanię, czyli Free Epic Games. Cała sprawa trafiła do sądu i finalnie po kilku latach sądzenia się Epic Games jakoś dużo nie ugrało, ale tutaj nie mieliśmy żadnej sprawy sądowej, tylko skargę złożoną do Komisji Europejskiej, do której po prawie 5 latach się przychylili i nałożyli na giganta 2 miliardy euro kary, czyli jakieś 9... A to jestem nawet zdziwiony, że się udało w ogóle cokolwiek jaką karę dać dla Apple'a, bo nie oszukujmy się, w Unii Europejskiej jak to, żeby ładnie nazwać, chciwe mędy są i nie oszukujmy się, pod stołem dostają grube czeki na różne firmy i tak dalej, więc tu jestem troszeczkę zdziwiony, że Apple chyba nie dał wystarczająco ile chcieli, więc przychylili się do tego, bo normalnie to by olali w pizdu. Miliardów złotych. Nie możemy też zapominać, że Apple jest firmą notowaną na giełdzie, co powoduje, że jej wszystkie prawno-regulacyjne problemy mają bezpośredni wpływ na kurs akcji, który od ogłoszenia kary spadł o aż 10 dolarów i daje nam to ponad 80 miliardów utraconej wartości. Ostatnio pojawiło się sporo kontrowersyjnych teorii spiskowych wokół MrBeasta. Jedną z nich jest rzekoma kontrola jego osoby przez rządowe połączenia jego agencji, ale zacznijmy od tej pierwszej, czyli jego sprzedanie kanału na YouTubie i całej marki dla Disneya. Na Twitterze zaczął latać klip z podcastu Ice Coffee Podcast, prowadzonego przez Grahama, który ma ogromny kanał wokół finansów. Współpracował też z MrBeastem, jeden z podcastów nagrał właśnie z nim. I na wyciętym z kontekstu klipie Graham wkręca swoich gości, że Beast się sprzedał za 5 miliardów dolarów. You hear that MrBeast sold his channel to Disney. No, we what? Didn't. Yes. Really? $5 billion. The number. Problem tylko w tym, że Twitterowy klip nie posiadał dalszej części tej rozmowy, gdzie Graham śmieje się z gości, którzy w to uwierzyli. He's a horrible liar. That was a bad call. Ale ja bym się wcale nie zdziwił, bo jeżeli chodzi o Disneya, to on wykupuje wszystko, co jest popularne, a później to niszczy, więc nie zdziwiłbym się, jakby mu zapłacili, żeby pracował dla nich, nie? Za kasę. Informacja naprawdę zastała w internecie. Klip na Twitterze zebrał milionowy zasięg, zaczęły powstawać o tym różne TikToki. MrBeast sold his channel to Disney. No, what? Really? Więc w końcu sam Jamie zaprzeczył tej teorii i powiedział, że nie, Disney nie posiada żadnej części jego kanału. Ale od razu pojawiła się kolejna, tym razem trochę mroczniejsza teoria, bo rozeszło się o usunięty wpis, gdzie bestia krytykował fakt, że Nancy Pelosi, czyli pani z amerykańskiego kongresu, może spowodować, że akcje firmy mogą polecieć o miliardy dolarów w górę bądź w dół, bo aktywnie tworzy prawa i zna poufne informacje, a jednocześnie może bez problemu inwestować na giełdzie. I co ciekawe, to pani Nancy ma naprawdę bardzo trafne inwestycje. MrBeast napisał, że jest to głupie i tak nie powinno być. I to naprawdę wcale nie jest jakaś kontrowersyjna opinia, bo to jest idiotyczne i daje członkom kongresu furtkę na zarabianie milionów dolarów z giełdy, mając inside'owe informacje. Ale post MrBeasta, który krytykował członkinię kongresu, został usunięty. Podejrzewam, że Jimmy po prostu nie chce mieszać się w politykę, bo jest mu to do niczego niepotrzebne. Ale po usunięciu tego wpisu pojawiła się teoria, bo okazało się, że w agencji, która reprezentuje MrBeasta, jest ziomek o tym samym nazwisku, co pani Nancy. I nawet w internecie nie znalazłem informacji, że jest on jakkolwiek powiązany z jej rodziną. Ale ludziom to wystarczyło do wysnucia wniosku, że ktoś tutaj podpadł w kłopoty za krytykę cioci Nancy. A
A, bez przesady. Na co znowu Beast odpowiedział, najpierw sprzedał swój kanał Disneyowi, a teraz Pelosi ma nad nim kontrolę. Nie ma pojęcia, kim jest ten ziomek, żadna agencja nie mówi mu, co może, a czego nie. I podtrzymuje opinię, że ani Nancy, ani żaden inny członek kongresu nie powinien mieć prawa inwestować na giełdzie, mając poufne informacje. Ponad rok temu było głośno o kontrowersjach związanych z firmą Dr. Smile, których usługi reklamowała m.in. Werso, ale też masa innych. Jezu, dobra, to pamiętam tą akcję. Ona nawet tego nie używała, to reklamowała, nie wiem po co. Influencerów. Znaczy, no wiem po co, no kasę dostała, tak? No ale to też, kurwa, nie lubię czegoś takiego, że ludzie reklamują czegoś, czego nie używają. Tak jak jeszcze zrozumiem gierki jakieś, jakieś inne rzeczy, wiecie, typu... Ale no już takie, no wiecie, no pasty do zębów to jeszcze może bym powiedział, no bo nie udowodnisz, że nie używa, nie? W skrócie, Dr. Smile posługiwał się nieznanym zespołem specjalistów, Borodo, więc nie mogę powiedzieć, kto jest ich specjalistą. Klienci mieli kontakt z konsultantami, którzy nie są lekarzami, a po wspaniałym leczeniu często wynikały problemy z zębami czy dziąsłami. Dochodziły do tego naprawdę krzywe praktyki tej firmy, czyli naciski konsultantów, wydzwanianie, nietransparentny sposób uzyskiwania zgody na leczenie, koszty wyższe niż deklarowane na stronie, na przykład 12 tysięcy złotych i nasyłanie windykatorów, nawet jeśli ktoś w ogóle nie skorzystał z usługi. Na Facebooku pojawiła się grupa na kilka tysięcy osób, czyli oszukani przez Dr. Smile. Na temat praktyk tej firmy powstawały liczne TikToki. Przede wszystkim klienci mieli nie mieć świadomości, że podczas rozmowy telefonicznej zawierali umowę. Finalnie firma zakończyła swoją działalność z powodu zszarganej opinii, więc do akcji wkroczył UOKiK i zaczął badać sprawę, o której już w sumie każdy zdążył zapomnieć, ale parę dni temu media obiegła informacja, że Dr. Smile otrzymał karę w wysokości 3,5 miliona złotych, konkretnie za nieprawidłowości w procesie zawierania umowy z klientem, objawiające się prowadzeniem rozmowy w taki sposób, że klient nie zdawał sobie sprawy z dokonywania zakupu, czy też nakłaniania rozmówcy do zakupu bez informacji. No i dlatego na przykład tacy influencerzy jak Versow, którzy mają przeogromne pieniądze, przeogromne zasięgi, powinni mieć kogoś, kto im sprawdzi dokładnie firmę, którą będą reklamować. A ona pewnie dostała duży czek, bardzo duży czek podejrzewam, i powiedziała, dobra, dawajcie, nie? Nawet chciałem się do nich zgłosić w sprawie aparatu na zęby. Dobrze, że to upadło, no. Bo byś miała problem, nie? ...na temat odstąpienia od umowy. Raczej uśmiechu na twarzach osób odpowiedzialnych za tę firmę długo nie zobaczymy, ale przysługuje im jeszcze odwołanie w sądzie. Teraz przegadamy dosyć absurdalne zestawienie, które pojawiło się w świecie boksu. Pozostała ogłoszona walka Mike'a Tysona, czyli emerytowanej legendy boksu, oraz youtubera Jake'a Paula. Walka od razu zebrała milionowe zainteresowanie wśród widzów i wzbudziła wokół siebie ton... No ale dlaczego? To może się źle skończyć. Na kontrowersji, no bo pan Jake Paul kreuje się od kilku lat na profesjonalnego boksera i bierze walkę z 30 lat starszym od siebie chłopem, który swój prime time miał już dziesiątki lat wstecz. To jest już 57-letni dziadek, który swoją ostatnią profesjonalną walkę stoczył w 2005 roku. W 2020 roku zmierzył się jeszcze z Royem Jonesem, natomiast ta walka nie miała profesjonalnego charakteru i zakończyła się wtedy remisem. I oni nawet do plakatu promocyjnego walki z Jake Paulem użyli zdjęcia Tysona sprzed 19 lat i dokleili mu w Photoshopie tatuaż, który ma w dzisiejszych czasach. Chyba po to, żeby po prostu nie wyglądał na takiego staruszka. Jake wstawił też tego potężnie motywującego tweeta, gdzie napisał: to najlepszy zawodnik wagi ciężkiej wszechczasów. Ma za sobą najbardziej okrutne nokauty. Ale jestem młodszy, szybszy i będę ciężko pracował, by stać się silniejszym. Członek mojego zespołu wysłał mi to nagranie, które trener Tysona wstawił 2 tygodnie temu i zapytał się, czy na pewno chce zawalczyć. Oczywiście, że chce. I fajnie, tylko że to nagranie, które Jake wstawił, jest sprzed 4 lat. Nawet Twitter Context go w tej kwestii wyjaśnił, a ludzie w komentarzach wklejają to nagranie sprzed 2 lat, jak Tyson pomaga sobie w chodzeniu laskom. I naprawdę bardziej mi to przypomina jakiegoś rodzaju freak fight, ale Jake Paul wcale nie kreuje się na freak... Znaczy wiecie, no 57 lat to nie jest jeszcze tak staro, no, nie, no bez przesady. Natomiast no... Serio? Jakby, no serio, no przecież to może się źle skończyć dla niego. Jego życie, jego sprawa. Silver, cześć. Fightera, tylko profesjonalnego boksera. No może rzeczywiście nabił rekord na biciu emerytowanych, lżejszych zawodników, którzy nawet nigdy nie walczyli w jego formule i tylko gdy stoczył walkę z pełnoprawnym bokserem Tommym Fury, to przegrał, ale po przegranej walce szybko zbił jakieś 2 kasztaniaków i rekord z powrotem wybił do góry. Walka jednak nie jest tak jednoznaczna. Oczywiście Tyson jest starszy i jest na swojej sportowej emeryturze, natomiast to wciąż 2-krotny mistrz świata w boksie w zestawieniu z kreującym się na profesjonalistę youtuberem. I tak również uważają ludzie, którzy w zdecydowanej większości liczą
patrzą na tysonowską rękę w górze i wyśmiewają Jake'a za branie walki z Tysonem, który w dniu walki nie będzie miał już 57, a 58 lat, bo w międzyczasie urodzinki będą. Ziomek w swoich 20 latach bije 60-latków. Jake próbuje nas przekonać, że Mike jest dalej w swoim prime time. Tak wygląda Tyson, z którym się bijesz. Cała kontrowersja wokół tego zestawienia sprawiła, że hype na tę walkę jest naprawdę potężny i możliwe, że padną rekordy popularności, jak chodzi o widzów live, bo walka będzie streamowana na Netflixie i każdy z dostępem do tej platformy będzie mógł ją obejrzeć. Zobaczymy, kto wygra, ja was będę na bieżąco o tym informował, więc Niech nie przesadza facet, jak dba o siebie, to w wieku 57 lat może naprawdę dobrze się trzymać i mieć siłę w łapie. Oczywiście, że tak, tylko wiecie, pytanie, czy dba i czy trenuje dalej i tak dalej. I pytanie też, czy da radę z 20-letnim tam chłopem w ringu. No mi się wydaje, że może mu się coś stać, nie? No jakby... To są, no ten Paul to też kurwa się, to Paul jest, czy jaką ma tam, już nie pamiętam, to on też się przecież, no trenuje, tak, jest wysportowany, umie się bić, no nie wiem, no zobaczymy. Jasmina, cześć, wczoraj trafiłam na rozmowę z Sasy, więc jestem tu nowa u ciebie na kanale, subik poleciał, bardzo dziękuję, ale ja nie wiem, czy ci podpasuje, bo u mnie to tak... Rozmowy z gośćmi to są bardzo rzadkie, a tak to ogólnie to oglądam jakieś pierdoły i sobie gadam. Więc no nie wiem, czy ci podpasuje moja gadanina, to jest pytanie, nie? Subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Teraz wrócimy do postaci Bogdala, bo ostatnio nawet jego była wieloletnia partnerka wycelowała w jego stronę armaty i zaczęła strzelać, wyciągając brudy na wywiadach w kontekście ich 8-letniego związku. Madzia udzieliła nie jednego, a nawet kilka wywiadów. Nie, no mówię, ona po prostu leci teraz na kontekście i na tym, że po prostu... Wywiadów w pierwszym... Leci na tym, że szum się wokół niej robi, bo Boxdel i tak dalej. Oglądałem film, gdzie była mowa o tym, że my znamy i wykorzystujemy może 10% tego świata, myśląc, że dużo więcej. Coś jak wiemy, że jest tort, ale nie wiemy, jaki jest wielki. Konsumujemy na przykład tylko 1%. No nie wiem, do czego pijesz, Przemysławie. Sprawdzę, zobaczą. Spoczko. Pierwszym wspomniała o wyjściu na ścieżkę freak fightów i chciałaby się zaprezentować w konkurencyjnej gali. Ja wiem, jakie po prostu byłyby komentarze ludzi, no bo po prostu jak mu zawalczyła fejmy, to by było, a dobrze, wyprosiła sobie tą walkę, albo ma mega gruby plink na kogoś, więc tego bym chciała uniknąć. Uważam, że dużo ciekawsze i dla widzów samych byłoby zawalczenie w przeciwnej federacji. W drugim wywiadzie z rozmowy wynika, że ich stosunki po rozstaniu nie przebiegły tak gładko, jak mówił to Buxton, czyli że... A to w ogóle zupełnie inaczej wyglądało, nikt tam sam się wypowiadał na internecie, że... kolorowo, w zgodzie i tak dalej, a realia zupełnie inne. No bardzo, porzucenie kogoś do mnie przeciwno, to uważam, że jest w porządku. Wiadomo, jest to chujowe i obrzydliwe i w sumie patrząc na postać Buxtona, jakoś mnie to nie dziwi, ale ze złej strony bierze mi fakt, że Madzia po rozstaniu otworzyła konto na OnlyFansie i sprzedaje tam swoje roznegliżowane. No Boże, no typiara szuka atencji, no. Chce zarabiać, chce, żeby było o niej głośno. OnlyFansa zarobiła. Zrobiła, znaczy... Kurwa, jakie to jest drogie, to jest 17 dolców za miesiąc? Ja pierdolę, to taki OnlyFans jest drogi? Ja to muszę założyć, ja tu będę stópki wam moje pokazywał, pierdziele. Rączki i stópki będę robił, ja wam mówię, ale będą mi hajsy. Żeby nie było, połowę pieniędzy przeznaczę na cele charytatywne, tak? No, żeby nie było. Chociaż pewnie nikt nie będzie chciał przyjąć tych pieniędzy, bo są... za robienie zdjęć stópek swoich. Ten 20-latek to się dziecka tyle chemii nażar, za dziecka tyle chemii nażar, że różne może być. Strasznie pokolenie lepiej się trzymać od młodych, ale ja też jestem młody. Chodziło mi o świat internetu na świecie. Nie obczajem. Na fotki, prowadzi też jakieś streamy i w sumie gdziekolwiek się o niej nie mówi, to jest to w kontekście byłej Boxdela, a teraz chodzi na ścianki i buduje kapitał na wyciąganiu związkowych brudów i prywaty, robiąc jeszcze podchody pod walkę we freakach. Jestem pewien, że Madzia ma zdecydowanie mocniejsze rzeczy niż związkowe krzywe akcje, ale może ma setki powodów, by tego nie mówić. Może deweloper Buxton wkroczył do akcji. Kto wie? Na chuj prywatę w tych wywiadach, myślę, że to spokojna, poukładana dziewczyna, ale żeby zrobić show wokół siebie, to posunie się do frajerskich zachowań. OnlyFans chyba słabo
idzie, trzeba schować dumę do kieszeni i zachować klasę, to po co nagle po tylu miesiącach odrastania wywleka na niego jakieś dziwne brudy? Jeszcze jej sposób patrzenia w kamerę sugeruje, jakby to było robione pod publiczkę, mega słabe. W każdym razie na Twitterze odbył się pokój, gdzie Bogdan został o to zapytany i stwierdził, że nie chce tego komentować. Niektórzy mogą budować nad tym karierę, ale on w pewnym momencie wróci i może wystrzelić mocną bombę atomową. Już to mówi kurwa z trzeci raz chyba, nie? Zobaczymy, nie, czy to się spełni. Wrócę i tak będę mocny, czy tego ktoś, czy komuś się to podoba, czy nie. A to nie tak, że każdy sam ustala ceny? A możliwe, ale ja nie wiem, powiem ci szczerze. No nie, nawet nie, jak mam być szczery, to ja nawet nie kliknąłem nigdy OnlyFansa. Nigdy nie kliknąłem tej strony, więc no nie mam pojęcia, jak to tam działa. Ale będę musiał sobie kliknąć i sprawdzić. Ja wam mówię, ja w przyszłości założę OnlyFansa, będę sprzedawał zdjęcia swoich stópek. Bo ja wiem, jak się to robi i żeby te osoby, które teraz po prostu strzelają, nie poszły zbyt daleko, bo nie publikuję żadnych syfów. Jak ja się wkurzę, ja atomówkę mogę zrzucić straszną, nie? W sensie jakby mogę zrobić taką wyrwę w branży, jakiej nikt nie zrobił, nie? Jak rzeczywiście ma jakieś atomowe materiały, to dziwne, jakby po tych wszystkich atakach dalej ich nie zdetonował. Kolejną ciekawą sprawą jest wspólny projekt Buddy oraz Bogzdela, o którym mogliśmy dowiedzieć się już 8 miesięcy temu, czyli napoje Dose. Z początku Bogzdel miał być częścią tego projektu, ale ze zbliżającą się premierą nastąpiła zmiana w KRS-ie i Bogzdel oficjalnie przestał być udziałowcem spółki. Czy jednak nie jest takie skomplikowane, żeby udziałowca wypierdolić? Silver, ja też jestem młoda, nie uderzam w ciebie. Ty jesteś kobietą? Ja powiem ci szczerze, ja myślałem, że ty Silver... po prostu myślałem, że Silver to jest facet, nie? A ty jesteś panią. Kobietką jesteś. Witam serdecznie. W ogóle zauważyłem, że strasznie dużo kobiet mnie ogląda, a mniejsza ilość mężczyzn. Ja chyba faceci mnie nie lubią. To nie jest takie łatwe. Ale z drugiej strony to jest dobrze, bo kobiety bardziej jakby angażują się, nie? Dziwisz się? No trochę tak. Trochę tak. Zazwyczaj to jest chyba tak, że jak kobieta nagrywa, to więcej ma kobiet oglądających, a jak facet nagrywa, to więcej ma facetów. Tak zazwyczaj jest, nie? A u mnie jest odwrotnie. Nie wiem, czy to jest w sumie dobry znak. Taki przystojniak. Uuu, Lenko, tak do mnie, tak do mnie. No, no wiesz, no dziękuję, dziękuję. No nie powiem, włosy robią swoje, tak? Czekaj, bo mi na oczy wchodzą. Ach, no. Wy się śmiejcie, możecie się śmiać, ale powiem wam szczerze, że kiedyś miałem takie włosy, gdzie co dosłownie kilka sekund robiłem tak. Puch. Puch. Bo mi w oczy włosy wpadały i tylko fuch. No, te lata już dawno przeminęły, ale to już nieważne. Nie, no ja sobie robię teraz. Bo tak zauważyłem, że mi się nos zatkał. Ale od dłuższego czasu nie kaszlnąłem. To jest dobry znak. Żeby od razu to po prostu sprzedać. No. Co ciekawe, to z materiałów na kanale Buddy, gdzie wystąpił Bogzdel, włodarz zniknął z miniaturek, natomiast zniknął... Już mi się podoba wesoło tu. O, nie zawsze, zazwyczaj jestem wkurzony, nie? Bo tu pierdoły oglądamy, które mnie wkurzają. Fryzura git, przynajmniej za coli nie masz. No powiem ci, tak, goliłem dzisiaj łeb, tak, tak. Piękna glanca, świeci się. Zawsze się staram właśnie, żeby ona się świeciła dobrze, nie? I się świeci pięknie. Na jeden dzień, potem znowu jakby został przywrócony. I w internecie pojawiły się komentarze, że Budda dobrze zrobił, Bogzdel jest śliskim typem do biznesów, znajomość zakończona. Jednak Kamil to skomentował: nie panikujcie, to szachy, a nie rugby. Wiemy, co robimy, Michał też wie. Nie ma żadnych rewelacji, info z pierwszej ręki. Czyli mamy tutaj tak zwany damage control. Bogzdel pewnie sam wie, że mógłby swoją postacią zaszkodzić marce i dystrybucji produktu, więc po prostu świadomie odszedł, może zostać pewnie włączony z powrotem do tego projektu za jakiś czas. I podejrzewam, że za kulisami panowie dalej się ze sobą trzymają. Na koniec przejdziemy przez wczorajszą galę Cloud, która mam wrażenie, że znowu nas nabrała, że będzie czymś... Cloud, Boże. Cloud MMA to jest jedno z największych ścierw na polskim internecie. Autentycznie, to jest takie ścierwo, że ja się dziwię, że ktokolwiek chce to oglądać. To takie patusy przecież są promowane. Ta matka Magikala, no poważnie, kobieta, co się zachlewała całe życie, no. W sumie, dopóki się nie przyznam, to większość ludzi ma mnie za faceta. No bo nikt tak trochę sugeruje, nie? F-
Fighterem i to tak już czwarty raz z rzędu wyszło jak wyszło. Od początku to na Free Fightie mieliśmy walkę z Sequento, czyli tego typka, co tańczy na budowie, i chłopaka szpagaty, czyli Lizaka. Największy polski hackold zapowiadał przed walką łamanie kolan, że rozpierdoli łeb panu Sejczęto, bo w końcu tyle lat trenuje. Już mówię to przy wszystkich, skrętówką ci upieram kolano, nigdy no więcej nie zatańczy. No mnóstwo tych przestrzelonek, potężnych uderzeń. A w pranie mieliśmy uciekanie i dominację potężnego budowlańca. W drugiej, trzeciej rundzie zaczął sobie lepiej radzić, jednak to nie było wystarczające i niejednogłośną decyzją zwyciężył Sejczęto, czyli chłop, co zrobił z 2 tygodnie treningów. Wiadomo, był tam duży przeskok wagi, ale teoretycznie powinien być też przeskok umiejętności. Z plusów gali to dawno nie widziałem tak dobrej walki kobiet, czyli włodarka Lexi versus Linkiewicz. Było widać, że Marta posiada 2 razy większe doświadczenie i staż, ale props dla Lexi, że to trwało do końca. Widzowie oddali za to ogromny szacun w komentarzach i chyba po żadnej walce Lexi nie miała takich obrażeń. Walkę jednogłośnie wygrała Linkiewicz, ale Lexi teoretycznie miała stoczyć jeszcze jedną walkę na tej gali, bo dzień przed okazało się, że jedna zawodniczek, czyli Gocha od Magikala, została aresztowana przez policję i normalnie zgarnęli ją jak jakiegoś gangusa prosto z Atlas Areny. Prawdopodobnie chodzi tutaj o nieodrobienie prac społecznych, które miała zrobić za swoje przewinienia prawne. Zatrzymaniem Gochy pojawiły się ciekawe cyrki, czyli jeżdżenie na komisariat i trzymanie kartki "Oddajcie Gochę". 50-letnia kobieta Małgorzata Zwierzyńska, Gocha Magical, została zabrana. Zaraz będziemy tutaj wchodzić i próbować... Weźcie się, pierdolcie ludzie, niech ją kurwa zabiorą i zamkną. To po ulicach nie powinno chodzić. Dajcie spokój. Cześć, pozdrawiam, cześć Klaksiok. Mnie się nawet nie chciało oglądać odcinka Konopy o Cloud. Ja, te Cloud to ścierwo jest. Próbować działać po prostu, no. Ci ludzie są pierdolnięci. Autentycznie. Żeby Gochę, kurwa, w życiu bym za nią nie poszedł. W życiu. Nie ma takiej opcji. Nawet. Kobieta nie ma nic. Co dziwne, no nie udało się, nie oddali jej. Patrząc na to, jak te czosnki wyglądają, to tak jak Stanowski napisał, maskotka wygląda tam najpoważniej. Wiadomo, ciężko było w tak krótkim czasie znaleźć zastępstwo, dlatego Gochę miała zastąpić Lexi, jeśli zostałaby dopuszczona przez lekarzy. I w zasadzie każdy dzień przed galą wiedział, że nie ma szans na to, żeby Lexi po walce z Martą wyszło do kolejnej, więc do listy plucia tej federacji na swoją widownię można w sumie dopisać kolejną rzecz. Ale apogeum absurdu mieliśmy w ostatniej walce między Najmanem a Murańskim, czyli po prostu finałem. Znowu Najman, kurwa? Na chuj go ludzie biorą? Fightów, bardziej odklejonego zestawienia nie da się skleić. Panowie w programach przed walką wymieniali się uprzejmościami i wzajemnym szacunkiem. Na ochronkach ty, arcykuro. Ostatnie słowa do Marcina Najmana? Też si. Można było się spodziewać, że po takich programach będą tłuc się do ostatniej kropli krwi, jednak wiadomo, Najman znajmanił kolejną walkę z rzędu i został znokautowany przez Murańskiego w 48 sekundzie. Więcej celować, bo na początku... Ale tutaj chyba pokazuje, że no co, no przynajmniej Marcin ma kolejny srebrny medal do kolekcji. Po upadku zaczął zgłaszać, że dostał palcem w oko, jednak na powtórce tego nie widać. Dzień po gali potężny Najman... A najlepsze jest to, że on za te 40 parę sekund dostał wystarczający duży czek i już mu się nie chce. No ja pierdolę. No i tacy ludzie, no nie. To jest absurd po prostu. Wstawił na Twittera filmik z jakiegoś szpitala, gdzie dalej broni się, że został mu włożony palec w oko. Kontuzja oka, której doznałem wczoraj w walce, nie pozwoliła mi kontynuować tego pojedynku z uwagi na to, że ja w tamtym momencie nie widziałem kompletnie nic na to oko. Jednak ludzie wyśmiali jego tłumaczenia. Kuźwa, nie da się tego wytłumaczyć. Wydaje mi się, że Najman perfekcyjnie goli federację na kasę. Wychodzi na kilka sekund, wykłada się na deski, a przelew na drugi dzień i tak się zgadza. Absurdalne było też zakończenie tej gali, bo nie daje nawet zwycięzcy cokolwiek powiedzieć, tylko Pawłowski stwierdził, że ich czas... Ty, widzieliście? Absurdalne było też zakończenie tej gali, bo nie daje nawet... Ten chce, a ten typ mu, kurwa, oddawaj. Zwycięzcy cokolwiek powiedzieć, tylko Pawłowski stwierdził, że ich czas antenowy się skończył, tak jakby to była jakaś telewizja, i gala została przerwana. Czyli to był main event. Nie, ale ja muszę coś bardziej powiedzieć. Panie i panowie, dostałem informację, że to jest niestety koniec naszego czasu antenowego. Słuchajcie, wczoraj był dzień kobiet. Ja korzystając z okazji... Zapewne Cloud myślał, że Jacek chce kogoś wyzwać do walki, a jednak okazało się, że chciał tylko złożyć życzenie na Dzień Kobiet, które i tak w połowie zostały przerwane. Chwilę po zakończeniu wydarzenia Cloud wstawił na swojego YouTube'a wywiad z Muranem, gdzie stwierdzili, że musieli zakończyć transmisję, ponieważ na trybunach były zamieszki. Cześć, Kwiatek.
Jak tam zdrówko, Klaksiok? Dobrze, tylko kaszel mnie męczy, wiesz? Strasznie mnie kaszel męczy. Chociaż teraz jakoś tak mniej, jak tak sobie usiadłem przed komputer. Chyba komputer daje mi jakieś takie zdrowie. Ale mniej to zacząłem kaszleć, nie? Ale powiem ci, że strasznie mnie męczy. Gorzej, najgorzej jest, jak się położę. Jak się tylko pójdę spać, to podejrzewam, że znowu będzie tak, że tak jak wczoraj miałem, że strasznie mnie rwało i no, aż prawie na wymioty mnie. Tak, takie miałem straszny kaszel, nie? I pomiędzy widzami obydwu panów? Niestety musieliśmy przerwać galę ze względu na bardzo brutalne starcia na trybunach. Prawdopodobnie między zwolennikami pana Jacka Murańskiego a Marcina Najmana. Dawniej słyszałem cieńszej wymówki i już widzę, jak te bojówki Murana i Najmana między sobą się... Jakby tam były jakieś bójki, to już by dawno filmiki latały. Po prostu Legia Cudzoziemska przyjechała wyjaśnić ekipę Najmana. Ciężko jest mi sobie wyobrazić to, że widownia tych panów jest tak oddana swoim idolom, że po prostu bili się między sobą. A Pawłowskiemu w komentarzach mocno oberwało się za taki obrót spraw. Ale tam nie spraw. Było tak super dużo ludzi, bez przesady. Nie mogli tego opanować? Jest mi sobie No tu są dwie osoby, a trzy osoby po prostu próbują ich rozdzielić i wokoło jest tłum. Wyobrazić to, że widownia tych panów jest tak oddana swoim idolom, że po prostu bili się między sobą. A Pawłowskiemu w komentarzach mocno oberwało się za taki obrót spraw. Brak szacunku dla zawodnika. Patrzcie, co ty tam odje... na końcu. Arkadiusz Czas antenowy Pawłowski. Wiadomo, że nie była to decyzja Pawłowskiego, tylko kazali mu tak zrobić, ale pozostawiło to na pewno duży niesmak wśród widzów. Dziwna była ta gala, mam po niej wielki niedosyt, ale... I po chuj płacić za takie gówno. Po prostu, nie ma sensu.